zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu faris.pl. Wyobraźcie sobie, dzisiaj u nas bez skrobania szyb się nie obesło. Wczoraj znajomy był z Myśliborza, bo roboty robi niedaleko, zajechał na chwilę. 3 stopnie było wczoraj o 19 godzinie, zresztą na dachu widać szron jeszcze. Myśliborzu akcja była w niedzielę, jak z filmu. Z filmu gangsterskiego. Ciekawe, będzie dziś opisana. Jakiegoś typa chcieli zatrzymać jakąś terenową BM-ką. Kominiarze wyskoczyli z busa koło tej dużej baszty, którą często przejeżdżam. Nie udało im się go tam zatrzymać i dopiero go dorwali na wiosce za Myśliborzem kawałek. Dobra akcja musiała być na wsi u nas. Startujemy, jest chwila po godzinie 6. Dzisiaj w planie mamy demontaż szalonków, posprzątanie i pierwsza warstwa. Czyli kończąc na pierwszej warstwie ścian działowych, taki mamy na dzisiaj plan minimum. Podkreślam, minimum to jest plan. Pogoda, prognoza pogody jest w porządku. Nie, ma nie padać dzisiaj. Wczoraj się sprawdziła prognoza. Była lipa, ale się udało zrobić. Nawet wczoraj była Dua Lipa, ale daliśmy radę. Jadę do babci po drodze, wezmę sobie coś na ząb i ciśniemy. Panie, pan se nie pomyślał chyba, że ja pana wczoraj oszukałam? Ja tak myślę. No nie, ale nie wiem jeszcze o co chodzi. Bo ja wczoraj myślałem, że pan 4 bułki wziąłeś, a pan wziąłeś 3 drożdżówki z makiem. A ja pana skasowałem za 4, to dzisiaj pana skasuję tylko za 2. Ja wy elegancko. No niech pan sobie nie myśli tylko, bo ja tu jestem stara, znana, ja tu w życiu nie oszukałem nikogo. Ja nie twierdzę, że pani oszukała. Ja mówię, pani, ja nawet nie wiedziałem przez to wszystko, bo to szybko, szybko wszystko, całe życie. No i spoko babka kobitka. Ale żwawa, nie ma kalkulatora, nie używa, liczy normalnie słupkowo, cyk, cyk, cyk. Ogarnia temat. Nie wiem, czy wam mówiłem wczoraj, ale dogadałem, że z Okonka dzisiaj mają przywieźć 12. No 24 też była wtedy dogadana i wyszło tak, że musiałem jeździć, tak więc zakładam, że zrobię parę kursów, jak trzeba będzie, no, ale nie ma tematu, tak? To jest nasza robota, moja robota. W razie W, dobrze, że mamy czym to przewieźć ewentualnie, czym rozładować, żeby to sprawnie szło. Tak więc nie narzekamy, tylko działamy. Informuję tylko, że tak to wygląda, żeby osoby, które planują budowę domu, czy też budują dom i chcąc oszczędzić, no budowa systemu gospodarczym to polega przede wszystkim na tej oszczędności, tak? Czyli chcąc oszczędzić, ogarniacie sami materiał, musicie się z tym liczyć, że nie zawsze będzie niestety tak, że materiał przyjedzie na czas, tak więc proszę wszelkie kroki wcześniej przewidywać i wcześniej to robić, ogarniać. No my jesteśmy tu na wypadach gościnnych, tak więc ciężko było to, chociaż i tak to w miarę zostało wszystko ogarnięte. Na przykład z piaskiem był takim taką sytuacją właśnie, ale no kurczę, dało się, wcale nie przepłaciłem, jeżeli tu chodzi o lokalne ceny, przepłaciłem w stosunku do cen naszych tam. Z tym, że tutaj piasek jest jeszcze raz tyle kosztuje i jeszcze troszkę. Transport też na wszystkim tutaj więcej kosztuje. Może nie tyle więcej kilometrówka, ale wszędzie, na każdym kroku jak się tylko da, jest doliczane. U nas to troszeczkę inaczej funkcjonuje, nie wiem, czy to są inne przyzwyczajenia, czy inne układy, ale macie podsumowanie dokładne pod materiałem, jak to wygląda pod każdym filmem, koszty budowy tego konkretnego domku. Koszty budowy, mam tu na myśli zestawienie materiałów. Ja namawiam do tego, żeby, zachęcam właściwie do tego, żeby osoby, które planują budowę tego domu, żeby się nie sugerowały do końca tymi cenami, które są tutaj, bo to są ceny bez absolutnie żadnych rabatów, takie tutaj dla obcego typa, który przychodzi do hurtowni. Ale co bym wam podpowiedział, to żebyście sobie wydrukowali te zestawienie, te, które jest pod każdym materiałem, żebyście je wydrukowali i podstawili. Tam macie dokładne ilości materiału, który został wykorzystany do budowy i żebyście te ceny podstawili pod ceny, które macie u was lokalnie. Nie wiem, przeróżni ludzie budują te
będą przeróżne branże, przeróżne znajomości, układy, deale i tak dalej. Tak więc doskonale będziecie mieli zobrazowane to, ile to realnie będzie kosztowało u Was na miejscu. Na przykład piasek macie tańszy. No kurczę, no temat rzeka, naprawdę, bo są przeróżne układy, możliwości, kombinacje wręcz bym powiedział przy załatwianiu materiałów, tak więc zachęcam do tego, żeby jednak przy tym wszystkim w cudzysłowie, w dobrym tego słowa znaczeniu zakombinować, pomęczyć się trochę i uzyskać te materiały możliwie w najtańszej cenie, bo to grosz do grosza i zobaczycie, no kurczę, na paru rzeczach można sporo naprawdę oszczędzić. Myślę, nie wiem, może Wam pokażę na następnej budowie w Myślibożu, jak to wygląda u nas lokalnie, z naszej perspektywy, z mojej perspektywy. I tak naprawdę pierwszy raz o te ceny przy budowie tego domu, który będziemy startowali, tak naprawdę wstrzymać nas może pozwolenie na budowę i z całą pewnością nas wstrzyma z uwagi na sytuację, która się dzieje, bo urzędy niestety nie są w stanie funkcjonować tak jak przedtem, wielokrotnie dłużej to będzie trwało, wiele rzeczy, tak więc nie napalam się, mamy co robić po przyjeździe, bez obaw, na pewno nie znikniemy. Ale to już to, co nam wczoraj wywaliło prąd, to już to było, my myśleliśmy, że nawet nie sprawdziliśmy później. No. Czy ty tylko w przedłużaczu, czy u sąsiada wywaliło, tak więc... Co? Wszystko. Rzucam do zewnątrz, te obejmy. Na szczęście pogoda się zapowiada, że będzie niebesta. Ło, lód jest na górze. Znaczy lód, szronik. Ty, my jedziemy, nie? No. A stila płaskiego lodu. Ta, przed wami? Ostatnio jak wracaliście, to na Orlenie gdzieś staliście, trąbił ktoś na was? No. To mówił, pisał, że ten, że oglądał. Nie na Orlenie. Nie na Orlenie. Na zaułku. No. My mamy stację taką pod lasem, nie? Pod lasem. Tam tak... sobie wjeżdżamy i ten, i trąbił. Aha. No, mówił. Te wszystkie wkręty z desek, z tego, wszystkie wkręty robimy out i na koniec dopiero zamknij, Wiktor, tego. I uważaj na czarnym, bo jest śliskie. Od razu? Czyścić nie będziemy. Nie ma co ich czyścić. Jak chcesz. Wszystkie wkręty idą na górę. Później te wkręty są zbierane. Nie ma sensu się... Dobra, Wiktor, dawaj się ten. Ja się skupiam na tym, a ty leź deseczki na razie. Ale zimno, kurde, fuck. Słyszeliście, kawę, to jest jego pomysł, ale tak często robimy, że na zewnątrz wyrzucamy, bo kapulcowi się lepiej to zbiera po prostu. Ale pomysł, to mówiłem, trzeba zrealizować, co? Bo to by była, to było, naprawdę byłby dobry hicior. Odpowiadając na pytanie po raz kolejny, tak, można to dzisiaj demontować bez obaw, że się coś wydarzy. Co to się dzieje? Bateria pełna. Za nie mogła. Airbauer. Nie wiem, ale nie działa. Widzisz? Może z włącznikiem coś. Może i za zimno. Bo tak światełko świeci, widzę. Świecą wszystkie cztery bateryjki. Te. No. Nie. Dyrektor, co szykujesz? Niezawodny sprzęt? Ale Bita miał swojego. Zaraz później sprawdzimy, co tam się wydarzyło. Dobra. Ktoś pisał, że nie rozumie fenomenu stosowania wkrętów do szalunków. Tylko gwoździe. Wyobrażasz to sobie, na gwoździe to teraz robić? Zbić jest łatwo, teraz nie tak wcale, łatwo zbić. Zbić, przy zbijaniu rozpieprzyć to łatwo. Co? W
fenomenu stosowania wkrętów do szalunków. Tylko gwoździe powinny być. Tak, aha. W PRL-u tak było. Ale to jest OSB. Mamy trochę inne czasy po prostu już, inne możliwości, inny sprzęt, inny dostęp do innego sprzętu, no. Technologia kolego, technologia idzie do przodu. A my sobie mamy ułatwiać, a nie utrudniać. I to byłoby utrudnienie, a nie ułatwienie z gwoździ. Dla osób, które się tym zajmują na co dzień, tak jak my, którzy mają już opracowane swoje techniki. Co? A ja jedziemy, nie? No. Mówię do Witka, patrz, nad Jastrzębiem pada. Ta? Taka smuga, nie? Chmura? Chmura i smugi, deszcz. Dyrektor, daj mi mój młotek, bo zapomniałem. Ja idę, młotek. Daleko nie rzucaj, tu rzuci. Ten też ci rzucać? Tak, od razu biorę, to też zbieram. No, airbauer ruszył, tak więc będziemy airbauera cisnąć. Ale nie, zrobię na następnej budowie, na pewno to zrobię. Te rusztowania, co wam mówiłem, na wymiar. Zrobimy na wymiar, no, my bazujemy na tym projekcie, tak więc to będzie dla nas dobra sprawa. Ruszył airbauer, jak mówiłem, tak więc będziemy na nim pracować. Aha, to był ten jeden niezabezpieczony. Taką trochę oceną, czy też wynikiem, czy poszło wszystko w porządku, jest brak raków dużych. Bo jeżeli raczki się małe trafią, później pokażę, co to są raczki, bo pewnie jakieś tam drobne będą. Czyli nie do końca dokładne uzupełnienie betonu. Ale widzieliście, jak tu wyglądała, jak wyglądał temat z mieszanką, z betonem. Był dla nas do zalewania idealny, no tylko, że pompa chlapała, ale takie życie. Dlatego wkręty na górę, bo później łatwo wszystko pozbierać z jednego miejsca. Dobra. Lecimy dalej z obejmami. Dobra. Ja mam te, Wiktor leci z deskami. Ja teraz startuję, zabieram się za te okna, czyli za te tutaj, za te linie wkrętów. I mamy zrobione wkręty wtedy. Myślę, że z pół godzinki będziemy po temacie tym mieli konkretnym. Odpowiedzcie nam ludzie, jak ktoś wie, czy to pewnie do sprawdzenia później, ale jeździ tu to jest harwester czy forwarder? Harwester, ten co tnie jechał. Firma Sampo, to jest jakiś no name, czy to jest firma, która produkuje te sprzęty typowo? Bo John Deere też jakieś lata, ale to John Deere widziałem, różne inne firmowe. JCB też widziałem. JCB. Ale ten Sampo nie widziałem wcześniej takiego u nas przynajmniej. Cyk. Czyli tak wygląda teraz nasza robota. My jak rozszalowujemy i jak się tak składa, że na przykład tam wychodzi na oknie łączenie, to ostatniego wkręta nie wykręcamy, dopiero wykręcamy go już w trakcie samego rozszalowywania, bo często gęsto nam blat leciał wtedy, szczególnie jeżeli się to robiło w pojedynkę, bo również pojedynkę się zdarzało, nieraz nie dwa, że rozszalowywane to było, bo takie były czasy i sytuacje. Już nie ma tu. O, tu na przykład, o to mi chodziło. Czyli tu jest łączenie, zostaje po jednym początkowym wkręcie, bo poleciałby. Chociaż Wiktor, przy trzech osobach, jak będziemy dwóch na górze, to można przytrzymać. No i będziecie mi podawać. No. I tak do trzech
No. Nie trzeba złożyć i później czyścić. No to można odkręcać od razu chyba. Jak będzie nas, jak będzie dwóch, to trzymać, jeden będzie trzymał, to... Tak, ale już jestem poza wizją, jak chcesz. Nie ma. Ja nie, a skąd wiecie, czy nie ma? A nie wiadomo, kawa, bo mówimy o tej Sonie, że zaczął wrzucać swoje zajawki z treningów, to... No jest, ja naprawdę, ja jestem osobą dorosłą, boksem się interesuję od 12 lat albo 10 i uważam, że on jakby dzisiaj wpadł na polską scenę, nie ma dzisiaj. Szpilkę to by jedną ręką i drugiego jakiegoś czołowego, znaczy czołowego, no... Fu, no nie obrażajmy bokserów i nie porównujmy szpilkę do czołowych polskich w tej chwili, bo to jest nieporozumienie, ale powiem ci, jest dzik, jest taki, jak on się składa do tych sierpów, do tych haków, on po prostu jest bestia. Ile wróciłem na YouTube'a, zauważyłeś filmików z jego filmów starych? To jest mi, tego jest mnóstwo, ale naprawdę gość jest takim wzorem, dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o boks, bo to, co zrobił w wieku, jakim zrobił, w czasie, jakim zrobił, te jego możliwości, fakt, że później się posypał psychicznie i w ogóle, wiesz, różne historie życiowe, ale to tak jak każdy z nas, tak naprawdę, ale gość był, nikt mu tego nie zabierze, nie? Ja uważam, że no wiesz, no on nie ma już kondycji, to już jest starszy, to już jest gość, który się do tego nie nadaje. Ale mogę się założyć, że... wyskoczył z młodym jakimś, coś czuję, żeby... Co ty? Wiesz co, żeby ty kogo... Żeby ty kogo młody cwaniak nie wziął na sposób i go nie obiegał i żeby on się nie spompował, nie? Ale on się nie da. Mogę się założyć, ja na tą walkę czekam. Powiem wam, ja na tą walkę czekam i mogę się założyć, że to będzie wielomilionowa, setmilionowa oglądalność. Ale też o to chodzi może, nie? Ma kupę lat praktyki, to on też tak nie da się tak młodemu zrobić. No jest dzik, no. Jest, był i będzie. Na wieki wieków. Pozabijałby tych. No młodszy już nie będzie niestety dziadzia. Ale fajnie. Na takie coś się będzie czekało chętnie. Zobaczcie, teraz macie okazję zobaczyć, po co jest w środku rurka. Po to, żeby pręt gwintowany czy żebrowany, obojętnie w jaki sposób stosujecie, żeby tego pręta wykorzystać, żeby był wielokrotnego użytku i bez problemu wychodzi. Zaraz zobaczymy efekty naszej pracy ciężkiej. Bo szalowanie to jest taka mozolna, pracochłonna robota. Powietrza tylko, żeby dostał. Kto? Powietrza? Po co? Fraczki? Takie ten, ale musi być vibro. Ja jestem tego zadania i będę. Nie musi. No nie musi być, bo młotkiem za vibro jest też ładnie. Tylko tu musimy ściągnąć od razu L-kę całą. Jednocześnie, bo ona jest tam skręcona. Musi tu złapać. Ja sobie do tego... Kabulec! Daj mi z auta, u mnie leży na półce, albo w tym ta łapka czerwona. Ta, co w sneakersie kupywaliśmy. Bo jak wkręci rękawiczkę... Weź ten, przytrzymaj może ten. Tam jeszcze trzymają wkręty, widziałeś? Gdzie? Czy wykręciłeś? Wkręciłem. Teraz? No. Na pewno o to, co? Ale siedzi.
Czekaj, ja pierw zrobię. Uwaga. Dobra. Co? Co? Tak. Chociaż wiesz co, poukładaj, może sobie do czegoś wykorzystają. Daj. Ja mogę na przyczepkę rzucić. Zobaczcie, to nie jest sytuacja z rakami. Raki to jest, jak widzicie, zbrojenia. To trzeba wtedy zabezpieczyć od razu. A takimi rzeczami, jak, znaczy takimi, no to jest normalny wieniec po prostu. Te już są kręty, które robią czwarte czy któreś celowanie. Jeszcze wiele porobią. Dobra, ale to już robimy razem z Wiktorem. We dwóch, Wiktor, czekaj. Ja już ci będę pomagał, bo to samemu to jest niestety nie teges, malines. Masz kawulet? Tym oczywiście nie rzucamy. To są płyty, które... Dobra. Radio, muzyka, fakty. Kawa? Jestem. Mam. Dobra, ja tego ty końcowego. Co, jogi, słabyś chciał. Środek mamy, mamy godzinę. Będziecie pewnie zaskoczeni. Mamy godzinę 7.25, a już mamy gorszą robotę rozszalowaną, bo od zewnątrz są tylko po dwie śruby te. Ale będziemy robić to z drabin od zewnątrz, bo to jest świeże jednak. Nie było pogody jeszcze takiej super, żeby... Tak więc tutaj to nie będziemy się o to opierać, bo musimy się oprzeć o to bebzolami, żeby rozszalować zewnątrz, tak więc zrobimy to z drabin dwóch, na spokojnie. Ostatnie dwie. Beirut. Beirut. Był Beirut. To początki, nie? Tak. Kawa, jak on się nazywa? No Beirut! I to by było na tyle. Ani jednego raka nie mamy. Chyba, że na słupach coś będzie, ale myślę, że nie. No co tu mi to zrobić? No dawaj Beirut! Nie Wirku, tylko Beirut. Powoli? Mam. Dobra. I co? Słupy. I mamy rozszalowane. Fajnie poszło. Bardzo fajnie. Nigdy nie wziąłem sobie.
bez tego to nie robota. I to zobaczcie, to co mówiliśmy. Czyli wszystko na górę. Teraz wystarczy zrobić 3 rundki dookoła. Pozbierać za każdym razem to, co nas interesuje. I mamy na następny raz gotowe w jednym miejscu zgromadzone. Skrzyneczki, kasterki. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Marian, ty mnie nie denerwuj dzisiaj. Wielkie otwarcie sklepu. Prądu nie mamy, cholera, na razie nam niepotrzebny. Ale spokojnie wystarczyło naszego prądu naładowanego w bateriach. Tutaj krótkie. No. Tutaj krótkie. Tu długie. Krótkie. Tu krótkie? Tak. A długie? Długie tam do tego. Do tamtej szarej. Dobra. Możliwie podać, ja jedno. Nie, pierwszy robimy długie. To zaraz na zewnątrz trzeba przygotować, muszę koparką na jednej elewacji, chyba na frontowej tylko, bo od razu rusztowanie przenosimy na zewnątrz, czyli nie rozłożymy go i nie będziemy go składali w kubkę, tylko od razu je rozłożymy na zewnątrz, na szerokość, na początek od muru rusztowanie będzie ustawione 95 cm, czyli tyle, ile będzie okap wiązarów. Od muru teraz surowego. O, i mamy gotowe. Wejdziesz, Wiktor, te od razu? To chodź tu, ci podam dwa zestawy. Dobra. Tararara. I teraz małe. Jak nie? Na pewno twój. Ja mam tutaj dwa. Ten, PH2, czy tam jak on się nazywa. To nie jest mój. To ty wyciągłeś wczoraj. Ja sobie do kieszeni włożyłem. Ja mam tutaj dwa. Bo to są moje chyba. Ja sobie do kieszeni włożyłem. Moje bity mają pełne i nie. Wszystkie są pełne. Tu mam w kieszeni jakiegoś miałem bicika. Szukam właśnie, wiesz? Chyba jednak to nie był ten z kieszeni. Nie, to był ten. Nie, jest! Jest? Tak. Nie, bo ja może pożyłem. Mi się wydaje, że ty, bo ty tutaj zmieniałeś bita właśnie w tym. A no bo ten. Koniec. Zbierania, rozszalowywania. Spadamy na dół. Słupy rozszalowane, jak widać. Nie ma raków. Jest w porządku. Jak macie raka, tym się absolutnie nie przejmujcie. Chyba, że macie co pół metru, takie jak pięść, pełno ich jest. Jeżeli gdzieś miejscowo wam się rak trafi, rak, czyli taka wnęka, że widzicie zbrojenie, czyli jakbyście pięść włożyli na przykład i zamiast tej pięści jest powietrze, zamiast betonu jest powietrze wielkości pięści, czyli pusta przestrzeń. Normalnie zarzucacie od razu dzisiaj zarzucacie zaprawą, urabiacie zaprawę, zarzucacie, żeby zbrojenie nie miało dostępu do powietrza po prostu, najkrócej mówiąc. Trzeba podrusztowanie teraz trochę wyrównać. I rusztowanie na zewnątrz lecimy. No tak na dobrą sprawę to tylko z przodu muszę trochę podrównać, tak żeby na teraz było. Ale ja będę miał przy murowaniu działówek więcej czasu i właśnie w tym tygodniu chcę w tym tak zwanym międzyczasie porobić właśnie tu porządek już. Tak na gotowca, wyrównać to treglą, żeby... Też powiem wam, że sytuacja taka, że my rozłożymy dzisiaj rusztowanie na zewnątrz, to też wiązarowcom będzie dużo sprawniej szła robota. Planujemy jutro generalnie, w poniedziałek, jeżeli by się udało, żeby oni to zrobili w miarę szybko, bo
ale zresztą nie ma co planować, bo to różnie bywa. Może być pogoda lipna i plany wezmą w łeb. Tak więc będę was informował na bieżąco, co tam planujemy i jak to wszystko idzie. Bo planować można sobie planować, ale real to jest później real, tak jak wielokrotnie widzieliście. Na razie na szczęście udaje nam się tutaj zapanować nad tym wszystkim. Dobra, tu mam ogarnięte, tylko kawałek przodu delikatnie wyrównać i chłopaki mogą ostro działać. Już tam mają jedną stronę prawie rozstawioną. Dobra, mam potwierdzone. Na razie tu nie możemy, bo musimy wodę zabrać, widły zmienić. Ale mam potwierdzone kominy, że dzisiaj wyjeżdżają, jutro będą. Kominy jutro będą! Jest jeszcze inna info. Będą jutro kominy i za darmo będą na tą budowę. Zasponsorowali, no. Tak jak u honoraty. Najlepszy komin.pl. Kominy firmy Zapel. Te kominy, którymi ja również handluję z doskoku, ale trochę bardziej zacznę po powrocie, bo będę chcą zrobić u mnie punkt na Myśliborzu, żeby na zachodzie pomorskie tutaj działać trochę z tym bardziej. Tak więc chętnie. No po to też plac jest przygotowany, ten utwardzony kostką tam. Ale to wiecie, stali widzowie z całą pewnością o tym wiedzą. Wiktor tu już opierdzielił, widzę całą stronę. Tak więc na razie wszystko w normie dzisiaj. Oczywiście. Tak. I kupiłem, wziąłem kawę, nie? Stały koszyki mój, kawałek dalej i jakiś inny. No. Ja do tego koszyka wrzucił, nie swojego. Komuś? No. I później tak wychodzimy ze sklepu, nie? Mówi, ty. Nie, gdzie jest? Nie, już w tym. Sprawdza pokawał za kupiłem. A, pakowałem. Ty, gdzie jest kawa? Nie wiem, mówię, co brałeś? No brałem i nie ma. Ja mówię, może zostawiłeś na regale, mówię, wziąłeś, mówię, zostawiłeś na regale. A później tak do domu przyjechaliśmy i mówi, ty, ja chyba nie do tego koszyka wrzuciłem. I nie ma w chacie kawy? Jest w chacie, ale wiesz, chciałem... Ale tu macie czajnik? Tu mam. To jadę trzy kubki, kupię zwykłe jakieś kawę i... To tu kupę wody jest. Z kanalizy pociągniemy. Ja mogę pić z kawy. Przed chwilą chciałem ściągnęli, tak trzeba było wiaderko nabrać. Wiktor ma już prawie trzy strony. Ja tu przód trochę ogarnę, żeby rusztowanko można było rozłożyć. Na przechyle zwariowanym. Dobra, ja się tu ustawię do poziomu. Na łapkach. Cyk. Dobra. I leci. Dyrektor w środku robi porządek poddziałówki. Tu tam tak nie bardzo niebo nam wygląda z tamtej strony. No ale życie, nic nie poradzimy z tym. Jak będzie padać, to się zwijamy. Tak, będzie padać w sensie, jeżeli to będzie nam uniemożliwiało pracę. Cyk. Dobra. Ja to wiem, że już luzują, że już wordy pootwierali, że będzie można z powrotem się zabrać za prawko, bo mam co? Mam teorię zdaną i miałem zacząć jeździć, ale korona się pojawiła. Co się odwlecze, to nie ucieczy. Co? No o tym, co mówiłeś, ten ninja, nie? Strzelecki ninja. No nie mówił, taki jest? Nie, Polak taki z krwi i kości. A tego Anglika widziałeś, kurwa? Z KSW? No człowieku, rozgadnia. Pogadaliśmy dzisiaj, kawa mówi, no widział. No i tłumaczy mi, taki łysy, coś tam z uzębieniem, ma nie tak trochę. Ja mówię, to strzelecki ninja, mówię, kozak jest konkretny facet. No, a później przyjechałem, bo byłem tą kawę kupić i kawa mówi, przypomniałem sobie, Binkowski. Ja mówię, to żeśmy się... Dogadali. Kto? Ja wiem, jaki wchodzi model. T360. T360 będzie atakował niedługo Biedronki, słyszałem w okonku. Szatan. Dobra, cyk.
No i lecimy z działówkami. Działówka. Z działówkami. Z papą. No tak. Wymiar z projektu od ściany do ściany. Mamy 157 centów. Papa jest ucięta na 20. Wroczek ma 12. Czyli na boki zostaje nam ogólnie rzecz biorąc 8 cm, czyli na jeden bok 4, na drugi bok 4. Tak jest tutaj. Czyli jak tu jest 157, to powinno być tutaj do papy 153 plus minus. No, ona jest na 21. To tak samo i tutaj 153. Narysowałem sobie linię. Najpierw ją rozwinąłem, narysowałem sobie linię, ustawiłem do metrówki, narysowałem linię jak powinna iść. No i co, trzeba podgrzać posadzkę trochę, żeby podeschła. No i żeby ją przykleić. Chcesz kalometrówkę czy masz swoją? Będziesz mierzył czy? Dobra. To na razie nic i sklejenia. Idziemy pić kawkę. No, kawusia wypita. Można lecieć z tym koksem. Już był on mokry, dużo wody trochę. Słoneczko wyszło, trochę odsuszyło nam. On się zachowuje tak samo jak kurczak na patelni. Pierś kurczaka, jak ją podgrzejemy troszeczkę, to ona później się robi sama, później dochodzi do siebie. Tak samo jak beton, trochę podgrzejesz i z temperatury on później sam będzie sobie już dosychał. Zresztą jak wszystko, nawet patelnia się trochę podgrzeje, to też później woda, która tam na wodę wylejemy na patelnię, podgrzejemy trochę, metal się nagrzeje i sobie wyparuje wszystko ładnie, pięknie, tak samo i tutaj. Nie będziemy suszyć wszystkiego, bo to by było bez sensu, szkoda czasu.
Na fundamentach czy coś tak samo, identyko podgrzewamy. Zbytnio nadzwyczajnego, skomplikowanego w tym nie ma. Fajna praca, jak jest zimno, bo się chociaż ogrzać idzie. Ale jak jest gorąco, to znowu idzie się ugotować. Także współczuję tym, co robią izolację dachów płaskich. Nie wiem, czy jeszcze się wykonuje to papą, czy coś innego tam się nalewa. W każdym bądź razie, jak miałbym przy 30 stopniach radę z taką lampą cały dzień, to chyba bym dostał świra, nie? By mi się nogi ugotowały i nie tylko nogi. Tak samo jak mówiłem wcześniej. Nie. Zapominamy o tym, żeby cofnąć tutaj ten kawałek. Grzejemy za mocno, żeby jej nie przepalić, nie przetopić. Ja mówiłem, jak widzę, że te kanaliki, które tutaj są na papie, mi się zlewają ze sobą, to znaczy, że już starczy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tak samo lecę tutaj.
podejmuje 4 centy. Jakiś czas. Rozwijam papę, rysuję kreskę. Zwijam, podgrzewam i przyklejam. Czyli to samo co z tamtej strony, to samo i tu. Akurat nie mam do kreski. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Pach. Zwinąć sobie ją z jednej, z drugiej strony. I już teraz będziemy mieli pewność, że jak przykleimy do tej kreski, że na pewno ona będzie szła prosto. No i że się bloczek na niej zmieści. I takie to oto zwierzęta mamy na budowie. No i lecimy. Palniki dalej. No i cóż, trzeba jechać do hurtowni, bo miały być bloczki przywiezione z K11. A mamy godzinę prawie 13 i dalej ich nie ma, nam są już powoli potrzebne. A żalem obmywamy duszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź. Tutaj muszę dospawać, żeby mi nie wyskakiwał stworzeń. Dobra, jeszcze Wiktor mówi, żeby mu zabrać piasku trochę. Tam przygotował łopatą. I no łopatować trzeba! Tylko mandat! Mandat! Żeby mu za bardzo... Dyrektor Majsterkawa wyznacza działówki. Łopa
Rabatować trzeba. Halo? Jak w ruskich filmach teraz będzie, że łopatą do łyżki ładujemy. No, tak jak ostatnio było w ten. Drogowcy. Ostatnio leciało, jak przyjechaliśmy chyba w niedzielę. Co? Dobra, do góry. Było ci dżentelmeni i wieśniacy, nie? No. No przywieźli węgiel. Ile tego węgla tam jest? No 500 kilo. A ten tak łopatuje. Tą łopatą tak rzuca, mówi. Ja nigdy tyle w życiu łopatą się nie napracowałem. Dżentelmen? No, ten dżentelmen, 500 kilo łopatą węgla. 500 kilo łopatą węgla to jakieś 10 minut roboty. Jednak ten, nie będziemy busem podjeżdżali, tylko zabiorę widłami. Muszę łyżkę ściągnąć, ale i tak miałem ściągać widmy, założę to. Tu mi zostało jeszcze ze 2-3 łyżki do wywiezienia i będzie. O człowieku. Dobra, ogarnięty, ale tu kawa chyba zjechał niepotrzebnie. A, bo ja z Wiktorem dogadywałem, może kawa nie wiedział o tym, jaki jest plan. Mam nadzieję, że nie rozpakował. Ja zabiorę widłami! Widłami mieliśmy zabrać! No ale po co? Całe i tak dzisiaj nie wymuruję. Teraz ja tak nie podjadę. No dobra. Oto człowiek, okej. Założę, bo będą mi tak potrzebne na jutro na pewno. Ale to nie tak. Czy jest szansa dzisiaj to pierwszą warstwę machnąć, ale bardzo możliwe, że tak. No bo jest długi dzień pracy, tak więc spokojnie. Już wszystko jest na miejscu. Tu mamy zrobiony porządek z boku i z tyłu. Z przodu też, z tamtego boku też, tak więc
to nam odpada później. Teraz widać ile ta działka, jaka jest fajna tutaj w tym miejscu. Bardzo fajna ziemia, taka ziemia bardzo żyzna. Elegancka wręcz bym powiedział. No ja się tam osadziłem, oczywiście złapałem se laserem. To są proste ściany, także nie stresujcie się. Ja używam jednej kielni. Troszkę musiałem zrobić, rozżalić se piach. Znaczy, że jest ten zaprawę, bo jest chyba za gęsta. Martwcie się, że trochę się zmiesza z cementem. Tyle to nie szkodzi. Ach, nie tu. Ale to ze stresu. Nie znacie nas już od dzisiaj w ogóle. Także nie ma co. Jak się jest wahanie, zaraz ja na przykład używając lasera nie ustawiamy do sobie te 2 mm zostałem, bo przy przestawianiu może mi się zmienić. Chodź Wicio. Trzymaj mocno. No. Magiczny młotek. Nie wiem, z tej strony. Troszkę w tą daj. Dobra. I sprawdzam oczywiście tu, czy się nie przesunęło. Przesunęło się milimetr. Lepiej dwa razy sprawdzić, niż później macie się denerwować. Coś takiego. Widzicie? Przy przestawianiu milimetr, dwa se zostawiam. Ktoś nawet jakby kupił laser, tak jak Łukasz mówił, ten z Castoramy. Jest. Tu mogę. Nie, tu nie będzie. Tak, o, bo muszę tą stronę. No. Dobra, jest. Teraz sprawdzę, czy są proste. Są proste. My sobie jeszcze oczywiście... Gdzie lecisz, Penedo? My sobie oczywiście z Witkiem sznurkiem jeszcze sprawdzamy.
Tak. Ja naciągnę, Wicio. Wystarczy, że tak będziesz przykładał, Witek. Jest. No. Tak, sprawdzamy. Zaraz się rozciągnę oczywiście. Ja biorę sobie... tak, ja sobie klocki przeszykuję, też pokażę wam. I po prostu na klockach do ścian przykręcam, dybluję, znaczy na wkręty. I mam sznureczek, wtedy sobie jadę do sznureczka, pyk. Żeby po prostu biorę na klocki z tego względu, żeby nie zruszać bloczków. Zaprawę po boku zostawiam. Witek później idzie i ją ściągnie. Tak po godzinie. Tak, a zostawiam z tego względu, żeby mi nie zruszał bloczka. To jest bloczek wąski, 12 i to nie jest 24, że możecie sobie nim ten. On wam się nie przestawi. Ten prędzej pójdzie z kosa. Także będziemy się słyszeć jeszcze i widzieć z kosa. Po skosie. Nie. I lecimy dalej. Witek już przygotował mi deseczki. Mam tu, leżą. Ja sobie nadcinam oczywiście delikatnie. Żeby zrobić robek na sznureczek. Także... Widzicie? Sznureczek jest cienki w miarę, to oczywiście będzie szedł od tej strony, czyli tak będzie szedł, czyli od tej strony bije popniaka. Od tej strony, tylko ja sobie muszę młotka wziąć. Tu mam osadzone, tam mam i tu mam. I teraz, żeby osadzać następne, to muszę wyprowadzać się. Pojadę tą ścianę, wyprowadzę tu dwa. Tam będę mógł narożnik wyprowadzić. Oczywiście pachniaka się nabić. Północny wiatr zawiewa. Muszę z Witka zakrętarki skorzystać. I tak samo będzie z drugiej strony. Oczywiście sznurek daje
z tej strony, co mam ustawiony bloczek oczywiście do pionu, bo z drugiej strony mogą być bloczki nierówne, tak jak na 24, co było pokazane. Tak samo na tych, nie? To trzeba będzie jakoś... zetrzeć sobie. I tak so... czekajcie, tak? Tak będzie, dobrze. Może wie, bluzę muszę zaraz ubrać, bo czuć chłód. Wcześniej pokropiło trochę. Znaczy pokropiło, no przyszedł momentami taki deszczyk. Że masakra. A to był sekund 5. A tu kleju nie ściągłem. Ja to sobie już nie będę latał po kielnie. Oczywiście sobie se tutaj kreska, nie patrzcie, bo tu dałem szerzej, dlatego tak wyszło. Bo zawsze dajemy kontuaty, dawaliśmy kiedyś. Ci, co nas oglądają, to wiedzą. Ja już sobie naciągam tak sznurek, żeby... sznurek jak pończocha. Dobra, na taką gdzieś. Długość. Jeszcze zakrętaleczka. Tu ją dałem. W razie wykręcam tego wkręta, bo będzie mi przeszkadzał. Ta-ta. Wolę parę razy przekręcić sobie, niech to se stam. Może tam zostawiłem, ale nic, na tyle jest ten sznurek taki, że najgorzej jest wyprowadzić, powiem wam, pierwszą warstwę, jak macie z kim, nawet jak ktoś by chciał. Systemem gospodarczym, jak buduje, może to z żoną zrobić, a później sobie sam leci powoli i w ogóle. No i tak jak widać, ja sobie od razu zaraz odmierzę, gdzie będą drzwi, tak żeby się nie denerwować, i lecę ze ściankami. Tu mamy ładny sznureczek, pyk, tam też pyk. No i co, odezwę się oczywiście do was w trakcie,
Tam będzie, tam Witek robi te ścianki na wnękę, na szafę też. Także wszystko pod kontrolą. Ja sobie robię docineczkę. Witek w tym momencie, ja wystawiam, ja dotnę. Tak. Tak. Robię 30 sobie. Oczywiście kabel jak zwykle nie na swoim miejscu, bo tu musi być, tylko musi być bardziej zwinięty. Użyję piły numer 3 i tam będzie z pupcią oczywiście. Trochę w rękawiczkach mi niewygodnie na pierwszą wasę. Robię w rękawiczkach. Jak sobie oznaczycie, ja wystawiam więcej, dlatego mi tu jest jeden czot. Jak ja go utnę, wiecie, trochę dalej, to mi to nie przeszkadza. Może być po skosie, to jedynie prosto musicie usiąść, jak tniecie na między bloczki, jak dajecie. Ja daję dłuższy, żeby później na docinki mieć, żeby miała co złapać piła. Nie robię na styk, bo tego się nie da. Tu mam 30. Czyli ona będzie szła tu. Będę miał dwie docinki. I tu też oczywiście z dupcią mogłem odwrotnie dać sobie 22. 22 bloczek zrobię. I tego sobie podstawię wyżej, bo to jest za nisko. Brzusiu przeszkadza. Oczywiście te odpady się nie zmarnują. No już jutro będę brał maszynę ze sobą. Także nie pójdą na zmarnowanie, jak to się mówi. Gdzie się zawsze wykorzystamy. Tak o. W ten sposób, jak będziecie sobie robić na docinkę, że między bloczki gdzieś będzie wchodzić, zaznaczcie sobie z jednej i z drugiej strony, bo przy cięciu może tu iść wam prosto, a tu zejść. Także miejcie to na uwadze. Ja lecę dalej i odezwę oczywiście się w trakcie do was też. Zaraz będę miał zamkniętą tą ścianę prostą, ona jest najprościejsza, najlepsza. No, mamy tam zamknięte pomieszczenia. Tu tylko jedna prosta nam została. Lecimy oczywiście łazienkę. Już nie chce mi się klękać na kolanach. Dlatego deszcz pada, słońce, deszcz. Słońce, deszcz, deszcz. Słońce. No, teraz słońce i deszcz jest. A wcześniej nie było słońca, był deszcz. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że tęczy nie mam. No już ty tęczę chcesz. No to podejdź, kurde, ja ci strzała dam, zobaczysz jaką tęczę będziesz miał. Wszystkie kolory tęczy.
Nawet przewaga będzie. No. Nawet 10 galków zobaczysz ze złotem. Oczywiście. Staram się do sznureczka. Muszę poprzesuwać troszkę. Bo tu będzie jeden blot. O, widzicie? Tak to jest. Rozjeżdża się na zaprawie. Trochę popadało. Dlatego pierwsza warstwa jest najgorsze, co może być w ściankach działowych. Bynajmniej dla mnie, mi się tak wydaje. Człowiek chce dokładnie zrobić, żeby później się nie denerwować. Musiałem klęknąć jednak na kolanko. Cicho być. Bardzo mocne. Mamy tak, jak potrzebowaliśmy. Tu sobie odcinam. Oczywiście na tego bloczka, co będzie. Będzie szedł tak jeszcze bloczek. Później tu zamknięcie. No. Możesz mi dać wiciu z tej zaprawy. Męczy mnie po tym gołąbku. Po gołębiu. O ty pierdziele. Jak ja bym zjadł to, co boss przywiózł, to człowieku, ja bym już się nie ruszył. Jak mały słoń. No, widzicie, jaki kolega usłuchany, kazałem mu się nie odzywać, cicho, i już się nie odzywa. Pochamalną. Musiałem na kolana, bo... Na kolana. Ciągle trudniu się śmieje. No, teraz byś powiedział. Dobrze, że bloczki mam pod ręką. Bo to mój pomocnik się nawet nie domyśli, że bloczków nie mam. Dobra, dobra. Ja nie wiem. No. No będę musiał przedzwonić do... Będę musiał przedzwonić do tego. Do Zeusa, czy jak to tam było? Cezara. Jest Cezar, nie ma Cezara. No i tak jak widać. Przede wszystkim staramy się. Pyk lecę z następnym. No, mamy słońce. Fajnie tam macie na pewno po drugiej stronie ekranu.
Ja też mam fajnie. Nawet sam ten Kuba Wojewódzki do mnie dzisiaj dzwonił. Mówi: Kawuś, jestem z ciebie dumny. Widzę, Helenkę pijesz? Ja mówię: oczywiście, bo była tania. Co ci pulsuje? Oczywiście. Przyciągam sobie rękawiczkami. Dostałem od szefa po poprzednim przetestowaniu. Chcę zobaczyć, jak się sprawdzą te rękawiczki. Zrobię atest Snickersa. No widzicie, i to one, to musicie mieć na uwadze też, bo to jednak pracują bloczki. Tak jak my. My jak te mrówki. No i tak jak widać. Widziała tu, nie wiem, całego dać. I wytniemy. No. I zaraz będę miał tą ściankę zamkniętą. Oczywiście tam zaraz widzicie, przestawi sznurek. Jadę tamtą. Tu sobie w trakcie osadzę. Dwa krótkie będą, bo tam będą drzwi. Także ją. Pędzelecę. No, plan na dzisiaj mamy wykonany. Pierwszą warstwę mamy zrobioną. Oczywiście udało nam się. No, jutro myślę, że no będziemy do bólu cisnąć oczywiście, bo jesteśmy w delegacji na wczasach. Także no ja jestem zadowolony. A boss, a ty jesteś zadowolony? Bardzo. Tak? Tak. No, jak się cieszy, to znaczy, że jest dobrze. O, bocian leci. A nie, to... O nie, to jest super, man. Super hero. Nie skoczysz. Nie skoczysz. Masz ten rybę? Także na dzisiaj kończymy. Oczywiście na kraju idzie szybciej. Tam nie patrzcie, że wystają, bo my wystawiamy sobie pierwszej, na pierwszej warstwie oczywiście dłuższe bloczki, żeby to miało ręce i nogi. Mało, ciężko jest osadzić takiego wąskiego paska. Także trzymajcie się i miłego oglądania. I nada wam. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja. Dom za 150 tysięcy.pl